Witaj z tej strony Mikołaj. Lech. Zarejestrowane znaki towarowe posiadają słabą, średnią bądź silną ochronę prawną. I wszystko zależy od użytych w nich słuch. Powinieneś o tym pamiętać już na etapie wybierania nazwy dla swojej firmy. Inaczej ochrona prawna uzyskana w następstwie rejestracji takiego znaku będzie jedynie iluzoryczna. A jak się domyślam, tego na pewno nie chcesz. To, co właśnie Ci powiedziałem, być może jest dla Ciebie zaskoczeniem, ale takie są fakty. Mówi się, że znak znakowi niestety nierówny. A zauważyłem, że wiele osób, które zastrzegło swoją markę w urzędzie patentowym, chciałoby, cytując jednego z moich klientów, dojechać konkurencji. czyli po prostu zmusić ją do zmiany używanej dotychczas nazwy. Jeżeli Twój znak posiada faktycznie silną ochronę prawną, o czym za chwilę szerzej Ci powiem, to może to się udać. Tylko z mojego doświadczenia wynika, że częściej przedsiębiorcy wybierają nazwy o średniej bądź niskiej sile ochrony. Zacznę może od odmówienia znaków towarowych o słabej ochronie prawnej. Ten niski poziom ochrony jest następstwem tego, że w tych znakach użyto słów, których po prostu nie da się zmonopolizować. Słowa te należą bowiem do określeń wolnych i każdy może nimi się legalnie posługiwać. No i do grona znaków słabych należą znaki opisowe. Są to znaki jednoznacznie wskazujące do oznaczenia, czego służą. Poświęciłem im na moim blogu osobny artykuł. Mam nadzieję, że teraz ci się pojawi. Najłatwiej zrozumieć, czym są znaki opisowe na konkretnym przykładzie. Wyobraź więc sobie, że pod domeną kosmetyki, czy naturalne kosmetyki 24.pl, prowadzony jest sklep z kosmetykami. Marka tego sklepu w całości składa się z określeń opisowych. Potencjalny konsument od razu odbierze mu jakąś informację o sklepie, w którym przez 24 godziny na dobę są sprzedawane kosmetyki. I drugim rodzajem znaków słabych są znaki rodzajowe, inaczej generyczne. No to bardzo ciekawa kategoria znaków, ponieważ są to określenia, które choć początkowo były fantazyjne, to w następstwie ich ogromnej popularności ludzie zaczęli je kojarzyć z określoną kategorią towarów bądź usług. I przykładowo na początku lat 90. nikt nie wiedział, co kryje się pod słowem chwilówki. 10 lat później niemal każdy rozumie, że są to krótkoterminowe pożyczki. Tym samym początkowo fantazyjny znak towarowy w następstwie ogromnej popularności utracił swoją zdolność odróżniającą. Dziś chwilówki to dla każdego po prostu rodzaj usług. Trzecią grupą znaków słabych to znaki, które nie nadają się w ogóle do odróżniania towarów bądź usług. Pamiętaj, że podstawową funkcją znaku towarowego jest właśnie możliwość odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od takich samych bądź podobnych towarów innego przedsiębiorstwa. I upraszczając tutaj słowo, które się do, takiej, do, do czegoś takiego nie nadaje, nie pełni takiej funkcji, nie może być w ogóle traktowane jako znak towarowy. I znów odwołam się do, mam nadzieję, bardzo obrazowego przykładu. Słowo okazję używane jest absolutnie w każdej branży do, jako po prostu zachęta do dokonywania zakupów. Podmiot, który zastrzegłby tego typu znak towarowy, zdecydowanie utrudniłby innym prowadzenie działalności gospodarczej. Urząd Patentowy, stojąc niejako na straży wolnego rynku, moim zdaniem z pewnością odmówiłby ochrony na taki znak. I słaby znak towarowy nie ma szans na ochronę w najsilniejszej wersji, czyli w wersji słownej. Jeżeli jednak zgłaszający ubierze taki fantazyjny że znaczy taki opisowy znak w fantazyjną szatę graficzną, to sprawi, że uzyska on zdolność odróżniającą. Tylko ochrona obejmie wtedy jedynie garniturek, a nie zawarte w logo słowo. Przykładowo udało się zarejestrować taki oto przepiękny znak towarowy, wyborne jajo. Jak się pewnie domyślasz, znak służy do oznaczenia jajek. Jego szata graficzna nie jest jakoś wybitnie oryginalna, ale dla polskiego urzędu patentowego to wystarczyło. Z kolei wyborne jajo w wersji słownej takiej ochrony już nie dostało. Z kolei kilka lat temu napisałem artykuł o marce Polski Bus. Wskazywałem, że, wskazywałem w nim, że początkowo próbowano zarejestrować słowny znak towarowy Polski Bus, ale Polski Urząd Patentowy uznał, że jest to zwykła informacja o usługach przewozu polskimi autobusami. Nie miałem jednak takich obiekcji, kiedy zgłoszone zostało do ochrony logo. Jeżeli chodzi o kredyty chwilówki, to w bazach znaleźć można kilka ciekawych przykładów autentycznie skutecznej rejestracji tego typu znaków, jak widzisz. Na koniec tej części chciałbym jeszcze pokazać Ci absolutnie opisowy znak towarowy, bionawóz przeznaczony, przeznaczony oczywiście do oznaczania nawozów. Drugą kategorią znaków, które chciałem Ci tutaj omówić, są znaki posiadające średnią ochronę prawną. Do tej kategorii można zaliczyć znaki aluzyjne oraz sugerujące. Znaki sugerujące, jak sama nazwa wskazuje, sugerują określone cechy towarów lub usług. Z kolei znaki aluzyjne stanowią aluzję do tych cech. No i istnieje możliwość ochrony takich oznaczeń w wersji słownej, ponieważ nie stanowią one oznaczeń wprost opisowych. Konsument musi tutaj poczynić pewien wysiłek intelektualny, aby rozszyfrować, co pod takim znakiem jest oferowane. Tylko właśnie granica pomiędzy tym znakiem opisowym, a aluzyjnym i sugerującym jest trudna do wyłapania. Rzecznicy patentowi mają tutaj spore pole do popisu, jeżeli urząd patentowy nie chce po prostu zarejestrować danego znaku towarowego. I przykładem takiego znaku może być znak kurczakos do oznaczenia m.in. potraw w drobiu. Znak smakuś, który jest przeznaczony do oznaczania środków odżywczych dla, dla dzieci. Jest również ciekawy znak towarowy piekuś do oznaczania wypieków. Niewątpliwie znaki sugerujące bądź aluzyjne mają przewagę nad opisowymi. Jako, że można je zarejestrować w wersji słownej, obejściem prawa nie będzie jedynie zmiana szaty graficznej. Tylko, że znów na płaszczyźnie słownej ta fantazja jest jedynie częściowa. Konsument spokojnie, no inaczej konkurent spokojnie może zlecić stworzenie nazwy zaczynającej się od słów kurczak, smak czy piek no i tym samym do pewnego stopnia może przybliżyć się do wybranego znaczenia. Z tego właśnie powodu mówi się, że znaki te posiadają średnią ochronę prawną, średnią siłę tej ochrony. Trzecia kategoria znaków powinna być najbardziej pożądana przez przedsiębiorców. Są to znaki towarowe posiadające silną ochronę. Chodzi tutaj o oznaczenia, które posiadają wysoką zdolność odróżniającą, czyli w najmniejszym nawet stopniu nie wskazują na towary lub usługi które mają oznaczać. I tutaj od razu zmierzę się z takim pewnym mitem, który pokutuje. Aby znak towarowy był uznany za fantazyjny, wcale nie musi być neologizmem, czyli nowo wymyślonym słowem, którego nie znajdziesz w słowniku. Przykładowo silną ochronę prawną posiada znak White Cat, przeznaczony do oznaczenia napojów, znak Bocian do oznaczenia usług medycznych, znak Małpilikier przeznaczony do oznaczenia napojów alkoholowych oraz Neptun przeznaczony do oznaczenia urządzeń grzewczych. Oczywiście znaki będące neologizmami również mogą posiadać tą silną ochronę prawną. Warunek jednak jest taki, że nie mogą należeć do kategorii oznaczeń sugerujących lub aluzyjnych i na płaszczyźnie fonetycznej muszą być one całkowicie fantazyjne. Ja zawsze jako wzór podaję tutaj znak towarowy Orlen. Patrząc na ten znak, postaraj się, no może pominąć fakt jego ogromnej rozpoznawalności. Chodzi jedynie o jego konstrukcję. Na płaszczyźnie fonetycznej w żadnym fragmencie ten znak nie sugeruje towarów, które ma oznaczać, czyli są to między innymi paliwa. Silną ochronę prawną posiada również znak Warmo przeznaczony do oznaczania materiałów paliwowych, znak contigo do oznaczenia sklepów, czy znak roxar do oznaczenia odzieży ochronnej przeznaczonej dla motocyklistów. Korzyści z posiadania znaku o silnej ochronie prawnej są bardzo duże. Przy znakach posiadających słabą bądź średnią ochronę konkurencja ze swoimi oznaczeniami może się do Ciebie w pewnym stopniu przybliżać. Oczywiście to jak bardzo, to zależy od konkretnego przypadku. Konkurencja ma jednak tutaj większe pole manewru i możliwości działania. Tak na marginesie dodam tylko, że Często jestem proszony o opinię, czy dany znak towarowy klienta narusza już prawo, czy jeszcze nie. Mój klient chce bowiem nawiązywać do jakiejś marki, ale na tyle delikatnie, subtelnie, aby nie narażać się tutaj na jakieś nieprzyjemności. Przy znakach posiadających silną ochronę prawną takie operacje są bardzo mocno ograniczone. Znaki konkurentów to niewątpliwie muszą różnić się wyraźnie, zarówno na płaszczyźnie fonetycznej, jak i graficznej. Z pewnością dodanie jednej literki to za mało. O naruszenia prawa można mówić wtedy, kiedy potencjalny konsument może być wprowadzony takim znakiem w błąd, a zdecydowanie łatwiej to wykazać przy znakach, które posiadają silną ochronę prawną. Wnioski z tego artykułu są takie, że marka Twojej firmy powinna być maksymalnie fantazyjna. Jeżeli taki znak towarowy następnie zarejestrujesz, otrzymasz autentycznie silną ochronę prawną a gwarantuję ci, że jeżeli osiągniesz sukces rynkowy, będzie to miało dla ciebie bardzo duże znaczenie. Konkurencja zawsze naśladuje liderów w branży. Jeżeli za bardzo się do ciebie przybliży, będziesz miał po prostu skuteczne narzędzie prawne do wywierania na taką nieuczciwą konkurencję wpływu. Mam nadzieję, że to co powiedziałem było dla ciebie przydatne. Przypominam ci, że żeby być na bieżąco, koniecznie subskrybuj mój kanał. No to co? do zobaczenia.